Dzień dobry. To przy okazji książki, którą pani promuje, co każdy duży chłopiec wiedzieć powinien. I od razu mam ochotę zapytać, kiedy pani dostrzegła, że z naszymi mężczyznami nie jest dobrze? Ojej, bardzo, bardzo dawno. Mój tata był osobą, był mężczyzną ciężko chorującym od zawsze, kiedy byłam małą dziewczynką. A to ja na przykład nosiłam za tatem, za moim tatą teczkę, bo tata miał bardzo poważną wadę serca. I tak chorobami jak gdyby obyłam się od dzieciństwa, ale przyglądam się i własnemu mężowi, i wokół mężczyzn, a przede wszystkim czytam statystyki. Bardzo często uczestniczę w różnych międzynarodowych spotkaniach. Statystyki w Polsce są dramatyczne. Mężczyźni 9 lat krócej od kobiet żyją. No bo w Polsce jest tak, że mężczyźni bardziej przejmują się przeglądem swojego samochodu i regularną zmianą oleju niż swoim zdrowiem, prawda? Taka wasza przypadłość. Tak. No dokładnie. No takie porównanie już 10 lat temu, kiedy napisaliśmy pierwszą książkę, zaproponowałam i powiedziałam, panowie, lubicie bawić się swoimi zabaweczkami, raz w roku robicie przegląd własnego samochodu, następnego dnia, kiedy macie stempelki w swoim dowodzie rejestracyjnym waszego samochodziku, zróbcie swoje badania. Wspomniała pani o mężu. Czy pan prezydent dowiedział się czegoś z tej książki? Bardzo fajnie, jak zobaczycie na końcu, mój tata napisał, że gdybym, jeszcze tata kiedy żył, to pierwsze... Po 14 operacjach, Julian Kampe. Tak, bardzo, bardzo był dzielnym człowiekiem. Najpiękniejszy napisał opinię o tej książce pan Jerzy Sztur, mimo że podczas naświetlań w ciągu jednego dnia napisał mi tą opinię, że gdyby tą książkę przeczytał wcześniej, nie siedziałby w poczekalni, czekając na naświetlanie, tylko zajmowałby się tym, co kocha, czyli filmem, i namawia do przeczytania tej książki. Mój mąż tą książkę przeczytał, dawałam mu dawno, 10 lat temu do przeglądnięcia. No i? Myślę, że zastosował, widać, zastosował, zaskoczył, autentycznie robi badania, zażywa dużo sportu, jemy mądrze przede wszystkim, jemy bardzo dużo warzyw, nie jemy mięsa, jemy dużo ryb i kasz. To, co naprawdę daje dobre zdrowie, to, co daje siłę, co jest potrzebne do naszego życia i to, co jest dostępne na naszym rynku, tak naprawdę. Radio Z.